Dzień dobry! Cześć Wam! Witamy Was kolejnego dnia. I myśmy wpadli na kolejny wspaniały pomysł w naszym wykonaniu, ale niestety musimy. I jedziemy dzisiaj gdzie? Do Ikei. Wszystkie dziewczyny lubią jeździć do Ikei, my też, więc jedziemy do Ikei. I dzisiaj relacja z Ikei. Zobaczymy, co się uda załatwić, co się uda kupić. Mamy trochę remontu w domu i teraz już przy wykończeniu jeszcze parę rzeczy trzeba dokupić. Tak, Zosiu? Jak tam dzisiaj w szkole? Dobrze, jak zwykle, nie? Pierwszy dzień najgorszy chyba, nie? Ale mamy już za sobą. A teraz przyjemności, tak? Super. No to już widzimy się w Ikei. Cieszy w ogóle. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byliśmy. Wakacje, Zosia? Nie, byłyśmy chyba na jesieni jakoś. To była chyba jakoś jesień albo... Albo coś takiego, no dokładnie. Listę, tak? Może jakąś lampę, musimy zobaczyć łóżko, Zosia ma sobie wybrać. Ale mam postanowienie noworoczne, że nie kupuję już żadnych głupot z Ikei, nie? Bo my zawsze coś, wiecie, kupujemy niezbędnego i to jest bez sensu. Także idziemy, zobaczymy, co dzisiaj uda nam się kupić. Wiecie co? Jesteśmy na dziale dla dzidziusiów i jest w ogóle... Zosia, co jest? Małpa w pompersie. Małpa w pompersie i Zosia ma taką bęgę, a tu jest druga małpa w pompersie. Zastanawiamy, bo chcieliśmy chyba wybrać to łóżko, nie? No, tylko że szarości. No właśnie, jeszcze szukamy, czy jest szare takie. Ma szuflady. Nie jest spoko. Myśmy już wcześniej upatrzyli na internecie, ale chcieliśmy je zobaczyć tak na żywo, na live'ie. I słuchajcie, chyba będzie okej, nie? Podoba Ci się? No. To jeszcze szukamy szarego w takim razie, nie? To co, idziemy dalej oglądać, nie? No. Jeszcze parę rzeczy. Szare. To co, szare czy białe? Chyba będzie szare. Chyba szare.
Ale mi się ogólnie podoba to i to. Ja już nie wiem. Ale trochę to bardziej. To co? Kto decyduje? Widzowie? Co? Tak. No ja tam. Szare? Nie, to zobaczymy. Dzisiaj dogrywamy, słuchajcie, bo zobaczycie, dzisiaj chyba wpuścimy nowy odcinek. Byłyśmy wczoraj gdzie? W Ikei. I chciałyśmy już wczoraj skończyć, pokazać Wam, co kupiłyśmy. Natomiast, już byłyśmy tak zmęczone w ogóle chodzeniem, oglądaniem, więc dzisiaj dogrywamy. A mimo tego, że jest kolejny dzień, ale sobie dzisiaj właśnie dogrywamy, żeby Wam już pokazać. I tak, pierwszy punkt programu, bo w tym celu byliśmy w Ikei, łóżko dla Zosi. I Zosia nie umiała się zdecydować, czy białe, czy szare. I generalnie wczoraj wieczorem po burzy mózgów wybrałyśmy jakie? Białe. Białe. Uważamy, że będzie lepiej, że będzie lepiej pasować do pokoju Zosi, więc będzie białe. Druga rzecz, Zosia chciała sobie kupić lampę i udało się kupić lampę. Ponieważ lampa jest już dzisiaj zamocowana, to zrobimy takie przebitki, jaką lampę udało nam się kupić. I w ogóle z tą lampą to był hit, dlatego że sama lampa kosztowała 29 zł, natomiast do tego żarówka, która zmienia kolory, 80 zł i sterownik, żeby sobie Zosia zmieniła kolor tej żarówki, 60 zł. Więc ekstra, nie? Na przebitkach Wam pokażemy, jak ta lampa działa ze sterownikiem. W sumie fajnie, super, no. Nie? Bardzo, bardzo... Żółty, fioletowy, niebieski. Różne kolory są, dokładnie tak, więc fajna. Pokażemy Wam na przebitkach, że warto sobie taką lampę, myślę, kupić. Nie? No. Byłaś zadowolona, nie? W sumie na początku to już mówimy, nie, chyba nic nie kupimy i w ogóle, ale potem patrzymy, no nieźle. Więc pokażemy na przebitkach tą lampę, bo lampa już jest zamocowana dzisiaj. W związku z tym, że jechaliśmy właśnie kupić lampę i łóżko, jeszcze zobaczyć szafę dla Ciebie, nie mieliśmy dużo potrzeb, a postanowiliśmy, postanowienie noworoczne, że nie będziemy kupować głupot i niezbędnych rzeczy, więc w sumie szału nie ma. Pokażemy Wam jeszcze tylko dwie rzeczy, które żeśmy w sumie zakupiły. W sumie Zosia, prawda? No, no to tak, słuchajcie, udało nam się zakupić nowe kuwetki do regału. I takie kupiliśmy cztery. Cztery na razie kupiliśmy i Zosia wybrała wzór w koty. W koty. Ale fajnie to wygląda. No. Pokażemy Wam też może na przebitkach i słuchajcie, w ogóle bez tego Zosia z Ikei nie wychodzi, czyli świnia, kolejny pluszak. Ja nie wiem, ile ty już masz tych pluszaków? Z 20. Jeszcze chyba nie ma Zosia rekina, nie? Orki, delfina, pieska, drugiego pieska, trzeciego pieska, nie mam jeszcze. Jeżeli słyszycie hałasy, tak, jeszcze przerwę. Jeżeli słyszycie hałasy, to nasz pies sobie tutaj spaceruje, więc, chodź Mijeczko, kochanie, chodź. Ciebie też pokażemy, tak, sobie usiądź, o, tak. Więc mamy, słuchajcie, tak, łóżko zorganizowane z Ikei, kuwetę Zosia sobie nowe dokupiła, świnia jest. I tak naprawdę cały dzień praktycznie nam od popołudnia zleciał w Ikei. Oczywiście, jak jedziemy do Ikei, to co Zosia zawsze musi być? Jedzenie. Zosia uwielbia, nie? I wczoraj, słuchajcie, pokażemy Wam też na przebitkach. Oczywiście wjechała co zupa pomidorowa, grzybowa bardzo dobra. Ty standardowo co? Frytki, groszek i
Kotleciki. Nie kotleciki. A nie, a jak? Klopsy. Klopsy, tak jest. Więc... Dlaczego ty mówisz kotlet? Ja nie wiem, dlaczego ja tu mówię kotlet. Wiesz, to są klopsiki. No rację. To są klopsiki. No, to jest kotlet, ale okrągły. Tak. Więc wczoraj, słuchajcie, początek nowego roku, pełen ogień, pełno załatwiania spraw. Dzisiaj nowy dzień. Zosia za godzinę idzie do szkoły, bo masz dzisiaj na później, na popołudnie. I zobaczymy jeszcze, co dzisiaj będziemy fajnego robić. Dzisiaj pogoda piękna, ale na spacer się nie wybierzemy ze względu na to, że dzisiaj też musimy parę spraw pozałatwiać, na zakupy jechać spożywcze. Więc zobaczymy, jak się dzień ułoży. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie wczorajszego odcinka z nowego roku. I słuchajcie co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, tak? Cześć, pa! Pa!